Hej, hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek Car Mechanica 2018 oczywiście. Tutaj już nasze Ferrari stoi, czeka. Zobaczcie jak ładnie odpicowałem tą bryczkę tego Lincolna. Możemy sobie zajrzeć do silnika. Pięknie to, kurde, to auto jest zarąbiste. Silniczek, no bajera. To wygląda. Drzwi pootwieramy. Autko odpicowane, to aż miło, no nie? Te autko zostaje u mnie, te autko nie będzie sprzedane. Tu niestety jest zderzak, nie ma tylniego bagażnika. Ale ogólnie autko jest no perfekt. Kurna, te skrzydełka. Dobra, zamknijmy maskę. Pozamykajmy drzwi. I to auto będzie tu chyba stało, wiecie? No, perfekcja. W miejsce tutaj jego wstawiłem to Ferrari. Audi już ma nową blacharkę pozakładaną. I tylko zawieszenie trzeba zrobić, silnik. No i oczywiście do malowania. No i nasza Lada wygląda w ten sposób. Już jest po generalnym remoncie tutaj całej blacharki, całego środka. Wygląda w ten sposób. Mi się wydaje, że wygląda bajerancko. Drzwi nie otworzymy teraz, tylko jeszcze trzeba będzie zawieszenie mu założyć nowe i będziemy składać silnik. Takiego silnika jeszcze nie składałem na odcinku, więc postanowiłem sobie, że go złożymy. Aha, będę musiał kupić stopy. Tak, od razu wejdźmy do sklepu, kupmy te stopy. Wiecie ile mi się zeszło, żeby kupić siedzenie, znaleźć tylnie do tamtego paskudztwa? Matko boska. Musiałem kupić wszystkie siedzenia po kolei, żeby trafić, które to w końcu jest. Dobra, 29 zamówione. I tak wszystko pójdzie. Przy takim przemiale jak ja tutaj mam, no to pójdzie z całą pewnością. Powiem wam, że bardzo cieszę się z tego powodu, że wyszły wreszcie modyfikacje już do tej gry. I są te auta takie fajniejsze. I kurde, to jak ja tą ładę widzieliście, ta ładę jak wyglądała, jak ona wygląda teraz, kurde, no przecież to jest coś pięknego, albo ten Lincoln, ten stary, jak on teraz wygląda. I ten Lincoln będzie tam stał, i stał, i stał, i stał, i stał. Dobra, załóżmy koło zamachowe od razu. Mam ja tutaj te lepsze, czy nie mam? Nie mam, dobra, zakładamy zwykłą tarczę w takim układzie, nie będę kupował. Docisk. Łożysko. Jest. Filtr paliwa. Zakładamy zwykły, nie będziemy tutaj kombinować. Miska olejowa jest. Dobra, i postawmy go na nogi i składamy go dalej. Głowica. Nawet mam taką, patrzcie, elegancką. O, ona w skrzynce była chyba, jak się nie mylę, ta głowica. No kurde, bajerka. Założę świecę, od razu mu kręcę, póki mam idealny dostęp. Dobra, załóżmy drugą.
Kurde, Łada z takim silnikiem, masakra. Tak. Aha, będę musiał kupić wałki rozrządu. No. Dobra. Wałek rozrządu. Wałek rozrządu R6, jak się nie mylę, tak. Nie jest drogie. 1800 za tyle sztuk. Teraz nie jest drogie, no. R6B. A matko. Tu są R6B. Dobra, starczy 7. Nicie to jednak. Wszystko chce swojego. Dobra, i drugi. Tutaj pewnie części to będzie mi od groma brakowało. Bo łożysko wałka rozrządu już będę musiał kupić, bo mam tylko jedno, jak widać. Tak. To kupmy tego ze 6 sztuk. 7, no bo ja jeszcze tutaj 3 użyję. I zakładajmy dalej to. Elegancko. Założę cewki od razu. Dobry dostęp jest, to trzeba korzystać z tego. Pokrywę głowicy musimy kupić. Typ B i tam będzie A. Pokrywę głowicy R6. Dobrze mówiłem, R6. Kurde, teraz nie wiem, która to ma być. Chyba te. Dobra, kupmy jeszcze ze dwie na wszelki wypadek, zobaczymy. No i właśnie, kupiłem nie to. Ma być pokrywa głowicy typ A V6B. Typ A V6B, to jest to. I typ B V6B. No, tak na wszelki wypadek. No, teraz jest. Teraz się zgadza. Kurna, pierwszy raz składam ten silnik, muszę wam powiedzieć. Dobra, teraz tutaj załóżmy kolektor. Ulepszonych nie mam, zakładamy jakie popadnie. Ważne, żeby nowiuszkie. Dobra, przeskakujmy na drugą stronę. Tu załóżmy to. Od razu założę cewki. Załóżmy tutaj już pokrywę. I tutaj znowu to samo. Tak, i pokrywa. Dobra, tutaj mamy, to musimy tak, tutaj teraz kolektor. Oleju ostatni, kurna, będę musiał dokupić termostat. Jest, czyli z tej strony mielibyśmy tu wszystko dolotowy. Mamy, nie ma z tym problemu. Dobra, teraz
to mam. Jezu, taki silnik do łady? No, ostatnia przepustnica. Trzeba będzie zakupić. Dobra, to tą stronę mamy. Jedziemy tutaj. Pompa wody. Brakuje. V6B. Pompa wody V6B. Tak, jest. Tak, tutaj mamy. Załóżmy od razu rolkę. O, patrzcie, miałem listwy. No, teraz mi tam przynajmniej nic nie brakuje. Koło zębaterżądu. Koło zębate wałka rozrządu. V6B, to kupię sobie ze C4. O, ile tam wziąłem? Groszowe sprawy. Bo tutaj idzie to samo. Ale aż się nie chce wierzyć, żeby taka landara się działa w takiej ładzie. Dobra, koło pasowe. Od razu założę tu pasek. Powinienem mieć. Tutaj załóżmy te ramię. Alternator. Pompa wspomagania brakuje. I to jest pompa wspomagania to samo V6B. Pompa wspomagania V6B. Dobra. Osłona rozrządu. Na szczęście miałem jedną ze skrzynki, jak widać. Tutaj napinacz, też ostatni. Kurwa, będę musiał sobie pouzupełniać. I tak, osłona V6B A i B. Osłona rozrządów. V6 my potrzebujemy typ A i typ B. Typ A i V6 typ B. Dobra, to chyba będzie wszystko. Jest, dwie śrubki teraz tu. Dobra, teraz jeszcze roleczka. Pasek klinowy, roleczka i silniczek mamy gotowy. Kurde, ale to wielki ten... Jaki to jest kloc? Jak ja to wsadzę do tego auta, to nie wiem. Dobra, na razie auto do góry. Jedziemy z zawieszeniem. Zacznijmy od sanek oczywiście. Tuleje. Ja zawsze zakładam belkę i tulejki najpierw, bo później zapominam o tych pieruńskich tulejkach. Jak zauważycie, ostatnio mnie na kanale pojawia się tylko Pure Farming i Car Mechanic, ale no niestety, tak to czasami bywa. Stabilizator. Stabilizator przedni. Muszę kupić sobie z 5 sztuk na zapas. Typ B też. Tylny mi nie jest potrzebny. Łączniki chyba mam.
Jest. Przekładnia kierownicza, drążek. Te chyba muszę kupić, no. Właśnie miałem to porobić poza odcinkiem, a nie miałem kiedy. Tak, drążka kierowniczego to trzeba kupić Z20. I końcówek kupimy ze 6 chociaż. Tam chyba i do hamulców będzie mi coś niecoś brak, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić. Dobra, załóżmy teraz tutaj jeszcze końcówkę. Dobra. I za wahaczy trzeba będzie się zabrać też za zamówienia. Bo już niewiele tych wahaczy. Niby tyle było, a tu patrzcie, patrzcie i kurde, zużywa się, nie? Ubywa mi z tego magazynu. Dobra, co tu jest? To jest rura, to mnie nie interesuje. Piasta. Łożysko poproszę tam wcisnąć. Zaślepajkę. Jedziemy od razu tą, bo koła mam. Chyba. Koła, czekajcie teraz. Kurde, ale które to koła miały iść? Te chyba. Zaraz zobaczymy. Tak, te na niskim profilu. Ta melodyjka jakaś taka tu jest mętna mi teraz leci. Idziemy do tego radia, bo nie zdzierżę takiej muzyki. Chociaż ona się kończy, może będzie coś lepszego, co? Zmieńmy stację. A tu? Bass Attack, no zobaczymy ten Bass Attack. Dobra. Jak to na dobrym warsztacie? Muzyka musi lecieć i koniec, no. Dobra, piasteczka. Zaślepajka. I koło. To był modern. Ten ciemny. Tak, idziemy na tył. Ruła wydechowa. Tłumik końcowy muszę kupić. Tłumik końcowy. Typ B. Dobra, zbiornik paliwa, pompa, saneczki, od razu tu leję,
I ładna, będzie elegancka, też się ją sprzeda. Kurwa. Jeszcze jeden tam. No i dobra. Załóżmy stabilizator. Ostatni. Trzeba będzie kupić. Jezu, jak mnie denerwuje takie te... Czasami ta kamera nie chce się słuchać. Tak, góra. Oczywiście tuleje, bo bez tych tulei to się tu nie obejdzie. Przechodzimy na tą stronę dół. Zobaczcie, jaka to ilość tych tulejek tutaj idzie, to jest niesamowite. Piasta tylnia. Pułoś napędowa na szczęście mam. Tarcza hamulcowa jest. Klocuszki. Szkoda, że tych zacisków nie da się malować, nie? Tylko są w takim kolorze, a nie innym. Takie trochę to... średnie. Powiem wam, myślałem nad innymi kołami nawet tutaj do tego, ale nie zdawało egzaminu. Jakbym nie patrzył, wyglądało to paskudnie. Dlatego wybrałem już takie koła, nie inne. Takiej wielkości. I przynajmniej muszą być na niskim profilu, bo na niskim profilu, bo inaczej to masakra, to tak brzydko wyglądało, że... Ale mimo tego, że te modyfikacje mają swoje błędy, to i tak cieszą cholernie oko. Tutaj górne ramię teraz. Znów zrobiłem sobie kawę po przyjściu z pracy. Znowu będę ją pił zimną. Ja to zawsze tak mam, no. Dobra, łożysko. I koło. Tak, te Audi chyba było na 16-kach. Tą rurę to chyba damy już później, jak się silnik wstawi. No. Jak się w ogóle wam podoba ten kolorek? Dla mnie to bomba. Zamontuj. To od razu przestawmy sobie pod B, niech sobie tam stoi. Oleju trzeba będzie nalać. Oczywiście ta sama brudna bańka. Serwo. Skrzynia to później z dołu. Ostatnia chłodnica, kurde. Akumulator.
O, muszę do ładowania zanieść akumulator. Przypomnijcie mi, że mam akumulator naładować. Idziemy od razu, bo zaraz nie będę miał akumulatorów. Ten. Ładuj się pan, po co ja mam wydawać pieniądze, jak tutaj te akumulatory same są, nie? Dobra, do góry. Zobaczcie, jak to paskudnie wygląda tutaj. I inaczej się nie da, to będzie tak wyglądało. Tak. Skrzynia biegów, aha, trzeba kupić. I to trzeba kupić, czyli tak, rura początkowa typ C. Rura początkowa. Kurde, ale która to była? B? Typ C. Jak się nie mylę. Najwyżej będzie na zapas. No, dobrze, nie myliłem się. I skrzynia V6B. V6B. Czyli to nie, to będzie ta. Co i to już? Cienko. Na szczęście wał. Mamy wał w jednym zapasie. To przynajmniej tego nie muszę kupować. Drąga. Rozrusznik. Czyli na dole byśmy mieli wszystko chyba. Tak, ogólnie mamy chyba już wszystko, co? Zostawmy to auto. Przestawmy je sobie pod bramę. Kurde, no fajnie to wygląda. Odpalone, elegancko. A czy jakie tutaj radia, nie radia, kurde. Głośniczki, fajnie to wygląda. Tu zobaczcie, co się dzieje. To jest Łada, a nie tam, kurde. Jeżdżąca dyskoteka. Otwórzmy to, niech sobie ludzie popatrzą, co tam siedzi w środku. No ta Łada jest odjazdowa. Płoteczka na miniaturkę. I sprzedajemy. Proszę bardzo, 69 tysięcy plus 4, kurde, ponad 70 tysięcy. O, blokowałem sobie osiągnięcie dealer. Ha, ha, ha. Brązowe na razie, bo dużo nie sprzedałem. No, ale ten, no, te autko to mi się podoba niesamowicie, no. Dobra, wiecie co? Może weźmy się za to. Przynajmniej blacharkę bym chciał porobić. A, czyli tutaj już tak. Szyba. Drzwi. Maska. Się da coś naprawić, to się da, no nie? Intercooler, po. Nieźle. Czyli już wszystko chyba zdjęte. To od razu też ściągnę. Jak tu już jesteśmy, to rozbierzmy. Serwo też zdjąć. Idziemy na tamtą stronę. Bo tu mamy akumulator jeszcze.
i intercooler, ale on jest od spodu, dobra. To chyba będzie na tyle. A jeśli chodzi o środek? Kierownica tylko. No. Reszta się kupi, dobra. Tak. Spawereczka. Pod C. Sam to spawa muszę jeszcze za to zapłacić. To jest takie trochę kurde. Ale ten kolor to ma brzydki. I my wypucujmy to w środku. I dobra. Jeśli chodzi o to, to to się autko nazywa Ferrari F355. Dobra. Do sklepu. Części importowane. Tak to nazwijmy. I będziemy szukać Ferrari, no bo co? I dobra. O kurde, zobacz jaki wybór. Kupujemy wszystko, będziemy sobie dobierać. Najgorsze jest to, że tam niektóre rzeczy są takie białe i nie wiadomo jak to wygląda, a nieraz to naprawdę fajne rzeczy są. To chyba inne już Ferrari, co? No ale kupmy wszystko. I tak mi się to przyda. Bo być może jeszcze jakieś takie Ferrari zorwiemy. A to jest tego nowszego chyba. Przednia szyba. No. Przednia szyba daje cały urok. Tu załóżmy maseczkę. Reflektor. Tylko teraz taki. Czy taki? Taki. Masa. Tutaj nie ma nic, dobra, przód. Lustereczko. Ferrari w takim kolorze, przecież to normalnie aż się o pomstę do nieba prosi. Tylko które teraz? Zobaczmy to. No. Mówiłem, że czasami pod tym białym się kryją fajne rzeczy. Tak, teraz tutaj tylnia szybka. Drzwi. Dobra, teraz. Zakładamy. Materiałowe. Nie, no to skóra musi iść. Tak. Musimy jeszcze skoknąć sobie do sklepu, zamówić siedzenia, żeby nam przywieźli do przodu. Jakieś skórkowe. Tylko nie dedykowane, bo niestety dedykowane nam już nie pójdą. Potrzebujemy nie materiał, a skóra. Do żółtego to może ja bym dał takie siedzenie, co?
kierownicę. No nie mam jakiejś ładniejszej kierownicy. Taką mam dać od Jeepa, to nie bardzo. Dobra, kierownica zostaje ta. I póki stoi na kołach, to od razu do lakierni. Nie będzie w takim kolorze paskudnym. O, na pewno nie. Żółte Ferrari, tylko takie kurde. O, takie, nie? No, teraz to wygląda. Tutaj jest pusto, czy coś jeszcze zostało? Nie, zawieszenie. Tutaj silnik został sam do wyjęcia. Dobra, można zostawić u góry. Tutaj podnieśmy go, niech sobie już wisi. Czemu jej coś takiego mi tu zostało? Brzydkiego. No. Teraz to wygląda jakoś. No. Jeja, teraz to wszystko zdemontować. Ale może zacznijmy od silnika. Chociaż ja tam nie mam silnika chyba żadnego. Dobra, zwalamy silnik. Bierzemy się za te Audi w końcu, bo tu chyba siedzenia też nie wymieniałem. Dziwne, że skrzynię da się zdjąć, a półośki zostały. Dziwne takie trochę. Ale jak się da, to ja się nie będę z końmi kłócił. Trzeba go rozebrać. Znowu w drobny mak. Dobra. Tamte siedzenia trzeba będzie powyciągać stamtąd, bo one obrzydliwie wyglądają. Właściwie jest tylko chyba jedno. Stabilizator można zwalić. Tu leja. Końcówka.
drążek poszedł, przekładnia, dolny wahacz, górnego widzę nie ma, to od razu belkę. Nie wiem jak wam się ogląda, ale jak ja gram, to dla mnie, kurde, naprawdę tak to wciąga. Tu mamy znowu to samo z tyłu. Na szczęście pusty. I tutaj to samo, powyciągamy. Łącznik. Amorek. I tutaj znowu pójdzie w diabły tego. Tych tulejek. Tych tulejek to chyba na setki zacznę kupować. Teraz sisanki zejdą i zostanie nam tutaj. I to mamy rozebrane. Opuścić, ja wyjmę z niego to siedzenie paskudne. Demontaż. Ale patrzcie, tylniego się nie da zdemontować, widzicie? Będę miał taką kierownicę. Nie będę miał, muszę kupić. Ale chyba siedzenia będę miał. Tutaj te materiałowe nawet damy. Muszę je zużyć, tylko kierownicę muszę kupić. I to teraz lepiej wygląda. Kurde, zobaczcie, no piękne to jest. Dobra, bierzmy się za ten silnik może. Przecież silnik tu jeszcze siedzi. V8C, a ja nie mam takiego silnika? Nie mam. Szkoda. Tu nawet nie ma za dużo co rozbierać w nim. Coś tu, aha, tu jeszcze jest od tego. Nawet nie ma co rozbierać w tym silniku. Nieszybki szpil.
Dobra, naprawiamy. Coś się da naprawić, to trzeba naprawić, a co jak się później nie da, to trudno. Aha, coś ułupło. Później będę te niepotrzebne części karoserii po prostu sobie poza odcinkiem posprzedaję. A jak się da naprawić, to wiadomo, że się odzyska pieniądze. No i właśnie, blok silnika już trzeba, kurde, kupić, no. Ej. V8, zwykły V8 potrzebuje. I tłoki. Sobie zbliżenie strzelimy, lepiej wiecie, będzie to robiło. Tak, drugi, następny tłok. No i pewnie miskę olejową też będę musiał kupić. Ale ja lubię patrzeć, jak już ten silnik złożę, jak to wygląda pięknie w środku. Zobaczcie, kurde. Miska olejowa? Brak. Trzeba kupić V8. Miska olejowa V8. Do oleju, koło zamachowe, głowica i już głowicę muszę kupić. Już to widzę. Już widzę, że nie mam głowicy. Że była tylko jedna. Dobra, głowica V. Tak czułem, ale jak już dałem tutaj jedną, to musimy tą drugą też dać, też taką lepszą, nie? Głowica V8. V8. Montujemy. Świece. Aha, już brakuje mi świec.
świecę. No oczywiście, aż mnie palec rozboli. Dobra, starczy, bo już mi rozbolał. Jezu, to już 50 minuta. Dobra, to raz, dwa, to tylko ten silnik składam i resztę będziemy kończyć chyba w następnym odcinku. Bo to się nie ma co wygłupiać. Kolektor donutowy nie ma, pokrywa nie ma. No, kolektorów pewnie tutaj to nie znajdę takich. To jest na dwa gaźniki, to nie. Czyli wracamy do normalnego sklepu. Kolektor dolutowy, ale jaki to był? V8. Listwy. No, te czerwone też ostatnie dwie. Niestety. Pokrywa rozrządu. V8. Jak się nie mylę, to tutaj mi coś błysnęło. Właśnie, przepustnica. I filtr paliwa. Dobra. Pokrywa głowicy nie mamy. A i B. Pokrywa głowicy V8 A, 8B. Czerwona będzie, chociaż tyle dobrego. Teraz pewnie cewki. A, jeszcze jedna śruba. I na to dekielek, którego chyba też będę musiał kupić. A nie, tych mam. Idziemy tam. No do Audi taki silnik to ja jeszcze rozumiem, ale kurna, do Łady taki silnik wielki, na cholerę to. Cewki muszę kupić, bo ostatnio zakładam. Dobra. Od razu załóżmy tą rolkę. Pompa wody. Ile tu rolek nie idzie na takie coś też? Rolka pompy wody. Koło pasowe będę musiał kupić, bo już się kończą. Pasek od razu założyć, brakuje. I to są pasek klinowy. Kurde, tych pasków muszę znowu kupić. V8C. Kurde, tam po jednym na razie kupię. Jest tego od cholery, ale one i tak wszystkie mi schodzą jak woda. A zaraz się okaże, że pominąłem ten, który chciałem kupić, nie? Jest. Alternator. Napinacz. No właśnie, napinacze też już nie ma. On jest tani, 35. To jeszcze, jak ja mam zniżkę, to jeszcze mniej. Rolka, gitara,
Chce mi się kichnąć. Ach. Z katarem, no. Dobra, silnik mamy zrobiony. Więc jak on sobie stoi, a my będziemy brać się jeszcze... A, to powyciągajmy jeszcze tutaj coś do wyciągnięcia. Do naprawy coś jeszcze mamy, chyba nie. Dobra, ja będę składał je w następnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Zapraszam was. W kolejnym odcinku będziemy robić te nasze Ferrari. No i skończymy oczywiście te Audi nieszczęsne, które już stoi długi czas. Ale jakie one jest ładne za to. No i dobra. Do zobaczenia. Cześć.